Witam, pokażę jak przygotować zapiekankę z ryżu. Do przygotowania będziemy potrzebowali 200 g ryżu, 100 g szynki gotowanej, 100 g sera żółtego, może być parmezan lub inny, 200 g sera wędzonego, 5 jaj, sól, pieprz do smaku. Ryż gotuję według przepisu na opakowaniu. Po ugotowaniu odstawię do wystudzenia. Szynkę kroję w kostkę. Ser wędzony kroję w kostkę. Ser żółty niewędzony ścieram na tarce o średnich oczkach. Do pokrojonej szynki i sera wędzonego dodaję wystudzony ryż. Jajka rozstrzypuję i dodaję do miski z pozostałymi składnikami. Dodaję starty ser. Dokładnie mieszam, doprawiam solą i pieprzem i jeszcze raz dokładnie wszystko wymieszam. Tak przygotowane składniki wykładam do naczynia żaroodpornego i będę zapiekała w piekarniku. Jeżeli nie chcemy zapiekać, to możemy upiec na patelni jak omlet. Najpierw z jednej strony, później całość przewrócić na dużej pokrywce lub talerzu i dopiec z drugiej strony. Naczynie wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na środkową półkę. Zapiekanka jest już gotowa, można podawać. Piekła się 35 minut w piekarniku ogrzewanym od dołu i od góry bez używania termoobiegu. Życzę smacznego!